Krakowskie przedmieście przed Pałacem Prezydenckim. 26 sierpień 2017 rok. Przed Pałac Prezydencki przywędrował do nas, do Warszawy, zacny rolnik, ojciec sześciorga dzieci, Włodzimierz Knurowski. I powiadamia nas wszystkich, warszawiaków, obywateli, ludzi dobrej woli, o tym, że nadal boryka się z obcym kapitałem. Wiele lat temu kapitał obcy w postaci Carlsberga zawłaszczył polską ziemię, zawłaszczył polską wodę, zawłaszczył polski interes gospodarczy. Zaczął produkować piwo kosztem i interesu narodowego. Doprowadził do tego, że w ciągu 6 lat wystąpiła 7-krotnie powódź, która zniszczyła gospodarstwo pana Włodzimierza Knurowskiego. Z determinacją i z nadzieją walczy o swoje. Dzisiaj stoi przed Pałacem Prezydenckim i informuje o tym. Po raz kolejny, powtarzam po raz kolejny, Urząd Prezydenta pana Andrzeja Sebastiana Dudy. O tym, że obcy kapitał zniszczył część tożsamości narodowej i że nie można doszukać się prawdy w tym całym procesie. Zastanawiamy się, co robić. Dzisiaj także popieramy jako Włodzimierza Knurowskiego jako obrońcy krzyża. Odwołujemy się do wczorajszej debaty w Gdańsku, gdzie uczestniczył pan prezydent Andrzej Duda. I przynosimy różne sprawy przed Pałac Prezydencki jako aktywni obywatele po to, żeby w procesie twórczym przyszłego prawa i przyszłej konstytucji takie sprawy zostały uregulowane, wyregulowane i nie występowały. Dzisiaj wyrażamy swój sąd, a jednocześnie i oburzenie. Pan Włodzimierz Knurowski podjął taką decyzję, żeby mówić wprost o swojej krzywdzie, a jednocześnie, żeby stanąć na drodze kariery i jednocześnie interesu producenta piwa Carlsberg. Panie Włodzimierzu, przyniósł pan piwo. Co będziemy robili? Przecież ma pan świadomość, że picie alkoholu w miejscu publicznym jest niedozwolone. To piwo powinniśmy przeznaczyć do ścieku, do kanału. I apel do was, Polacy, nie pijcie piwa Carlsberg Okocim, wyprodukowane na krzywdzie polskiego chłopa. Zapraszam wszystkich, bądźcie solidarni z tym aktem. To jest jeden z akt samoobrony narodu polskiego i gospodarki. Tutaj właśnie, w ścieku, demonstrujemy, do czego doprowadziła właśnie sytuacja. Nie szkoda, proszę pana, to piwo jest wyprodukowane na krzywdzie polskiego rolnika. Dziękujemy, panie Włodzimierzu, bardzo dziękujemy. Pamiętajcie, piwo Carlsberg jest produkowane na krzywdzie polskiego rolnika. Taka to właśnie decyzja spotkała producenta piwa Carlsberg. Nie dla piwa Carlsberg. Nie dla obcego kapitału. Precz z obcym kapitałem z naszego kraju, który dewastuje i niszczy nasze środowisko, wywozi dochód narodowy z kraju. Nie dla niego
tutaj miejsce, tu jest miejsce nasze, naszych Polaków, naszych dzieci, naszych wnuków miejsce, a nas chcą zrobić parobkami na zachodzie. Unia nas niszczy i wykorzystuje. Więc dopiero dzisiaj zobaczyłem, że nasza flaga jest na równi z flagą Unii Europejskiej. Panie prezydencie, naród polski zasłużył, by ta flaga była na czele, była o połowę wyżej od Unii Europejskiej, bo Unia nas wykorzystuje, Unia nas niszczy, zniszczyła polski przemysł i niszczy polskie rolnictwo. Przykład, jak Unia niszczy polskiego chłopa. Polski rolnik ma do owcy 25 euro, a niemiecki 100. Do hektara ziemi ma 190 euro, a Niemiec 350. Jak długo obcy kapitał będzie niszczył, dewastował nasze środowisko? Nawet w celach pokojowych, jak obecnie to robią, jak długo nasze dzieci będą uciekać z kraju, wyszukać pracy, nasze wnuki. Dość tej okupacji naszego kraju, dość wykorzystywania polskiego narodu. Nie chcemy okupanta w kraju. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Czołem wolnej Polsce. Krakowskie przedmieście przed Pałacem Prezydenckim. Warszawę, obywateli, krakowskie przedmieścia, przywołujemy dziś jako świadków. Pokazaliśmy światu w obliczu majestatu Warszawy, miasta niezłomnego, że producenci piwa Hansbok ze swoją przeszłością gospodarczą nie uzyskają poparcia dla swoich produktów. I postępujemy tak ze wszystkimi, którzy nie mają przyjaznych i właściwych stosunków gospodarczych wobec narodu, wobec państwa, wobec polskiej gospodarki. Nie dla piwa Carlsberg okoci. My się nie okocim tej układzie materii. I jeszcze jedna sprawa.